Kampania napoleońska, która miała miejsce w 1813 roku, mocno odcisnęła swój ślad w historii Bolesławca i okolicznych wiosek. Cesarz Francuzów Napoleon gościł w mieście pięciokrotnie. Zatrzymywali się tu także najważniejsi dowódcy mający wpływ na przebieg wojny, a pod Bolesławcem rozgrywały się dramatyczne bitwy. Tak jak tu na polach wokół dawnego Godnowa, dziś części obecnego Kruszyna. Te burzliwe wydarzenia pozostawiły po sobie sporo pamiątek. Niestety wiele z nich zaczęło już znikać. Koło mnie widać po prawej stronie zabagniony teren dawnego stawu. Zresztą tych stawów było tu kilka. Niegdyś też w pobliżu widniała enklawa domów nazywanych ceglanymi domami. To była taka kolonia. I właśnie tu, w pobliżu tych stawków, na tych polach, w sierpniu, a konkretnie 21 sierpnia 1813 roku, odbyła się jedna z takich potyczek, gdzie zginęło sporo żołnierzy rosyjskich, też kilku Francuzów. I tych żołnierzy pochowano, wśród nich oficerów także, pochowano w zbiorowej mogile. Ta mogiła znajduje się gdzieś tutaj na terenie po mojej lewej stronie. Niemniej dokładnie trudno sprecyzować, gdzie te szczątki mogło spoczywać. Po to, żeby uczcić pamięć tych poległych ludzi, postawiono specjalny obelisk. 21 sierpnia 1813 roku miała miejsce pod obecnym Kruszynem, a ówczesnym Godnowem, bitwa, w której to starły się wojska francuskie walczące wówczas o utrzymanie Śląska i oddziały rosyjskie. W bitwie poległo 40 rosyjskich żołnierzy. Monument upamiętniający Rosjan stał na tutejszych polach przez ponad 200 lat. Przetrwał kolejne wojny, ale niestety czasy współczesne okazały się dla niego najmniej łaskawe. Oczywiście po latach, po 200 z górą latach, które minęły, nie sposób dokładnie określić, gdzie szczątki tych poległych tu mogły być pochowane. Sam pomnik, postaram się mniej więcej precyzyjnie do tego miejsca podejść, stał gdzieś tu w tym miejscu. Kiedy podjęto decyzję o jego zabraniu stąd, przysłano też ekipę archeologiczną, która rozkopała tutaj teren, prawdopodobnie nie liczyłem tego dokładnie, nie mierzyłem, ale na długości około 6x6 metrów. I rzeczywiście okazało się, że sam monument nie stał na mogile bezpośrednio, czego na pewno nie przewidzieli ci, którzy stawiali ten pomniczek. Ale ciała tych poległych gdzieś tutaj w okolicy spoczywają. Bardzo dziwne jest to, że po 200 latach zabrano tą kolumnę, bo taką formę mniej więcej ma ten pomnik. A co jest jeszcze bardzo w tym wszystkim takiego smutnego, że po 200 latach wielokrotnie ten monument był niszczony. Może nie w całości, ale strącono wazę, która wieńczyła jego szczyt. Zabrano płotek, który to wszystko okalał. Dziś pomnik możemy oglądać na starych przedwojennych rycinach, ale też i na powojennych zdjęciach. Przy pomniku bardzo często fotografowali się Rosjanie. W dzisiejszym odcinku postaramy się pokazać także inne miejsca w okolicach Bolesławca, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy biorących udział w kampanii napoleońskiej. Są to już dziś miejsca zapomniane. Jest to bardzo smutne przede wszystkim w kontekście sytuacji, która w tej chwili jest, jeśli chodzi o taką historyczną formę upamiętniania kampanii napoleońskiej. Są miasta, które są wpisane do takiego szlaku napoleońskiego. Znajduje się w nich, wśród tych miast znajduje się również Bolesławiec, ale niestety jedna z takich pamiątek, wyraźnych pamiątek tej kampanii została zniszczona. Zostały też zabrane stąd resztki tego pomnika, złożone są w jednej z miejskich instytucji i prawdopodobnie miał być ten pomnik odtworzony na terenie cmentarza, przy którym spoczywały niegdyś wnętrzności Kutuzowa. To jest cmentarz wojenny, także z II wojny światowej, cmentarz, który jest zlokalizowany przy szlaku II Armii Wojska Polskiego. Niestety to nie jest właściwe miejsce, bo szczątki ludzi z kampanii napoleońskiej leżą tutaj i mało tego, ten teren jest wilgotny, zabagniony. Trudno sobie wyobrazić, że mogłyby tutaj powstawać jakieś wielkie budowle, więc trudno tym bardziej się z tym pogodzić, że
ten monument został stąd zabrany. Wszyscy ci, którzy interesują się historią, mają nadzieję, że uda się jednak przywrócić pomnik na miejsce, które jemu zostało przeznaczone 200 lat temu. Taką ciekawą pamiątką, na pewno nie sięgającą 200 lat wstecz, chociaż trudno powiedzieć, jakiś dobry dendrolog mógłby się na ten temat wypowiedzieć, jest to ogromne, potężne drzewo. Ono już powoli chyba kończy swój żywot. I tak jak powiedziałem, jeśli nawet nie pamięta czasów samych walk czy tej potyczki, która się tutaj pod Kruszynem rozegrała, to na pewno czas I wojny światowej, II wojny światowej tej roślinie nie jest obcy. Kilkanaście metrów w prawo od miejsca, w którym stała kolumna upamiętniająca poległych w czasie kampanii napoleońskiej, stały ceglane domy. Dziś już na próżno szukać po nich znaku. Dotarcie do miejsca, gdzie niegdyś stało kilka takich zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, które nazywano ceglanymi domami, jest dość utrudnione ze względu na tą bogatą zieleń, która zresztą przykrywa resztki cegieł. Tutaj to już jest obiekt niezwiązany z tymi ceglanymi domami. Powstał po wojnie, to była jakaś tutaj taka do pilnowania pobliskich stawów, ale nie ma to nic wspólnego z tymi obiektami poniemieckimi dawnymi. Natomiast ciekawostką tego miejsca jest to, którą zresztą to ciekawostkę kiedyś prezentowaliśmy, że właśnie tu, wśród tych ceglanych domów, na placyku obok nich postawiono pomnik poświęcony żołnierzom z I wojny światowej. Oczywiście tylko dzięki temu, że ten pomnik jest w takim oddaleniu, chociaż ludzie wiedzieli o nim, nie został zniszczony jak wiele monumentów wojennych, ale pokażemy go dzisiaj ponownie. Kamień o wysokości około 2 metrów z podstawą stoi zapomniany w krzakach nad zarośniętą glinianką. Można sobie tylko wyobrazić ten teren wtedy, kiedy nie było tutaj tych wszystkich krzaków, stały domy. Oczywiście po raz kolejny powtórzę, takie dewastowanie okolic monumentu, szukanie pod nim jakichś skarbów czy nawet chociażby innych przedmiotów, no jest po prostu barbarzyństwem, bo nikt tu nic nie znajdzie. Natomiast tutaj mamy ten napis, rzeczywiście z trudem można go odczytać, Unseren Helden, naszym bohaterom. I tak jak wspomniałem, chyba tylko dlatego, że monument ten jest oddalony od centrum miejscowości, nikomu jakby nie chciało się tutaj przychodzić i go przewracać. A przy okazji można zauważyć, że ci, którzy tu przybywają, chodzą na jakieś takie swoje pikniki, to wykorzystują pozostałości ruin, te cegły, które są z tych budynków, z tych resztek, tych różnych zabudowań zabrane po to, żeby sobie zrobić krąg ogniskowy. No, jeden z nielicznych w ogóle pomników poświęconych żołnierzom, którzy poszli na I wojnę światową i zginęli. A te wszystkie takie nierówności terenu, które tu widać w pobliżu, spod których wyzierają resztki cegieł, to są właśnie fundamenty domów. Bardzo szybko można znaleźć pozostałości z czasów, kiedy tu stały budynki, resztki cegieł. Czasami można znaleźć również takie bardziej współczesne elementy wyposażenia tych domów, jak rury kamionkowe, zwykle produkowane tutaj u nas w zakładach Hoffmana, ale ceglanych domów już nie ma, została po nich pamiątka tylko na mapie. W pobliżu ceglanych domów było kilka stawów, w których hodowano karpia. Co ciekawe, że tu odnajdywano resztki różnego rodzaju urządzenia z czasów napoleońskich, ale także odłamki kul armatnich, które tutaj gdzieś zostały w bagnie utopione. I takich pozostałości jest na pewno dużo więcej. Łatwo się też domyśleć teraz, dlaczego ten monument stoi w takim miejscu, ponieważ kiedyś, kiedy tu były ławeczki przy nim, kiedy widać było lustro wody, a z tyłu były budynki, to było miejsce bardzo ładne, zadbane. No dzisiaj trzeba bardzo ostrożnie chodzić, żeby sobie nogi gdzieś nie skręcić wśród tych wszystkich kamieni, wśród tych cegieł, a przede wszystkim
przejście przez tą wilgotną, teraz bogatą zieleń, to też jest doświadczenie bardzo ciekawe. W jednym z epizodów sierpniowej bitwy 1813 roku odznaczył się rosyjski husar Nataloszka, który uratował swojego dowódcę, zasłaniając go własnym ciałem przed śmiertelnym postrzałem. Cała ta historia jest niezwykle ciekawa, ponieważ jest to dzieło syna tego oficera, który został uchroniony. Ten monument, taka forma upamiętnienia była restaurowana. Droga jest bardzo używana. Pierwotnie nie było na niej krzyża, ale to chyba nie zaszkodziło całości tego monumentu. Co jest istotne, że tą drogą właśnie przemieszczały się wojska napoleońskie, a goniący za swoim przeciwnikiem Kutuzow gdzieś na tym szlaku poczuł się gorzej. Kiedy przyjechał do Bolesławca, uznał, że pomogą mu kiszone ogórki, jako że bardzo lubił je jeść. Akurat nic gorszego nie mógł zrobić, ponieważ prawdopodobnie był to tyfus i to dołożyło się jeszcze w jakiś sposób do zwiększenia jego cierpień. Oczywiście zmarł w Bolesławcu. Wcześniej próbował jechać dalej na zachód, ale stamtąd musiał zawrócić w miejscu, gdzie dzisiaj jest cmentarz wojenny. A tak jak mówiłem, jest tutaj data, 21 august 1813 roku. I tutaj mamy tablice mówiące o renowacji. Są słabo czytelne, ale dobrze, że są. Ocalony pułkownik Christoph von Reutern, Niemiec z Kurlandii, pozostający na służbie cara Rosji, odwdzięczył się huzarowi, stawiając mu pomnik. W 1879 roku obelisk został odrestaurowany przez syna ocalonego pułkownika. Kolejnej renowacji pomnika dokonano w 1972 roku. To również jest cmentarz, który już pokazywaliśmy w programach Odkrywamy historię. Natomiast dzisiaj jesteśmy tutaj z powodu przypominania tego, co upamiętnia kampanię napoleońską. Ponieważ na tym cmentarzu Hernhutów, bardzo ciekawej społeczności, która tutaj w Kruszynie osiadła, pochowano także kilku walczących i poległych nad Kaczawą w czasie kampanii napoleońskiej. Jest nawet dokładne określenie, mniej więcej, oczywiście dokładne, powiedziałem, to jest może nieprecyzyjne sformułowanie, ponieważ podany jest narożnik cmentarza, gdzie ciała tych żołnierzy miały być tutaj z honorami pochowane. A po samym cmentarzu zostało niewiele. Są dawne fotografie, które pokazują takie bardzo płaskie nagrobki i taki głaz, na którym można odczytać daty 1790. 7800 bodajże, 12 czy 28, ale to jest może mniej istotne. Ważne jest, że ten kamień to jest jedyna taka forma upamiętnienia nawiązująca do tego, że przecież tutaj spoczywają szczątki ludzi tworzących niegdyś specyficzną taką enklawę religijną na terenie Kruszyna. Poza cmentarzem niejako, już pod samą taką formą zielonego ogrodzenia, ponieważ tutaj nie ma innej formy zabezpieczenia tej nekropolii, leżą bardzo stare nagrobki, zebrane i tutaj złożone. Niestety niewiele można dzisiaj na nich odczytać, zwłaszcza, że jest bardzo zimno i to wszystko jest pokryte liśćmi. To są nagrobki z lat 1800, początku XIX wieku. Gdzieś tutaj był nawet z końca XVIII wieku nagrobek. No niestety jest, tak jak powiedziałem, przykryty liśćmi. A zrobiono tylko jedną dobrą rzecz, upamiętniając mogiły tych wszystkich osób, które tutaj spoczywają nadal i których epitafia zostały pozrywane chociażby tu z murów. Postawiono taki głaz pamięci tych, którzy byli tu przed nami, Kruszyn 1989. Dobrze, że takie upamiętnienie zostało tutaj postawione, ponieważ, często to podkreślam,
to, że nie ma nagrobków, nie oznacza, że w tej ziemi nie ma szczątków ludzi tu żyjących, mieszkających. To jest po prostu historia tej ziemi. Historia jest taka, jaką była i próby jej zacierania poprzez niszczenie różnego rodzaju pamiątek przeszłości nie mają sensu, ponieważ to jest tylko i wyłącznie świadectwem krótkowzroczności i myślenia, że można dzieje przekształcić w taki sposób te minione, jak się nam podoba. To jest niemożliwe. Historia była, powtórzę jeszcze raz, taka, jaka była i jej świadectwa powinny być uszanowane. Czy pozostawiając zatem ten pas zieleni, uszanowano w ten sposób miejsce spoczynku poległych tu w XIX wieku Rosjan? I czy to rzeczywiście jest miejsce ich pochówku, tak jak wskazywali na to dawni mieszkańcy Kruszyna? Trudno powiedzieć, czy ten pas zieleni z tymi drzewami zasadzonymi został pozostawiony dlatego, że więcej osób z Kruszyna słyszało o tych grobach kozackich, które tutaj jakoby się mają znajdować. Moja wiedza pochodzi od jednego z najstarszych mieszkańców, którzy tutaj przyjechali i którzy twierdził, że dawni mieszkańcy Kruszyna, Niemcy, wtedy kiedy z nimi rozmawiał, przyprowadzali go na to miejsce po to, żeby pokazać, że były tu jeszcze nawet krzyże z tą taką ukośną poprzeczką. Trudno powiedzieć, na ile te przekazy są do końca wiarygodne, ale nie ma też powodu, żeby nie wierzyć, że tak tutaj rzeczywiście wykorzystano ten spachetek ziemi po to, żeby pochować poległych żołnierzy rosyjskich. Na pewno dobrze się dzieje, że nie ma tutaj żadnej innej formy gospodarowania czy przedłużenia sobie pola. Jeśli rzeczywiście w tym miejscu leżą kości, szczątki kozaków, to na pewno mają miejsce wiecznego spoczynku, może nie upamiętnione, ale w jakimś sensie rzeczywiście uhonorowane chociażby tymi drzewami, które tu rosną. A to już jeden ze szlaków, którym przemieszczały się wojska podczas kampanii napoleońskiej. Droga przebiegająca od Kruszyna przez Łaziska aż do skrzyżowania z szosą biegnącą z Bolesławca do Starych Jaroszowic to był jeden ze szlaków, w którym kilka oddziałków kozackich przemieszczało się po to, żeby wjechać do Bolesławca od strony południowej. Wtedy były tutaj pierwsze zabudowania, samotne zabudowania, na miejscu których powstał później duży zespół takiej kolonii, gdzie była też restauracja przydrożna i te miejsca były też upamiętnione śmiercią kilku żołnierzy, którzy tutaj zostali zaatakowani przez oddziałek Francuzów, który pojawił się od strony Bolesławca. Na pewno dzisiaj nie da się już ustalić, gdzie ci ludzie, którzy tu polegli, zostali pochowani. Kampania napoleońska to ciągle jeden z popularniejszych tematów historycznych, który rozbudza wyobraźnię wielu i skłania do ciągłego poszukiwania nowych informacji, analizowania faktów, a nawet szukania śladów przemarszu wojsk, śladów potyczek czy walk. Niektórzy w swych poszukiwaniach docierają na bolesławieckie ziemie, które stały się większą atrakcją turystyczną po tym, jak Rada Europejskich Szlaków Kulturowych umieściła Bolesławiec na Europejskim Szlaku Napoleońskim. Szlak obejmuje swym przebiegiem wybrane miasta stowarzyszone w Europejskiej Federacji Miast Napoleońskich.